Witam! Dzisiaj chciałem powiedzieć o dość ciekawej rzeczy, a dokładnie o jednym bardzo ciekawym zdarzeniu z mojego życia. Tak, to będzie czysty odcinek serii World of Harem, czyli audiolog numer 3 bodajże. Dobra, no to zaczynamy. Opowiem wam pewną historię. A to było tak. No więc kiedy byłem dzieciakiem takim gdzieś, nie wiem, to była chyba pierwsza gimnazjum, druga, to oczywiście stara tradycja, co wtedy się chodziło często do nieszczęsnego lekarza rodzinnego. No i spoko. I wiadomo co było? Pobieranie krwi. No i spoko. Typowa rzecz. Wiadomo, każdy to przetrwał masę razy. I tam mi się zdarzyła dość bardzo ciekawa historia. Taka godna opowiedzenia i jakoś do tej pory mi jakoś osiadła, zakwaterowała się w pamięci. No to było tak. Ja oczywiście przylazłem z mamą, poszliśmy do lekarza rodzinnego. No i elegancko wszystko, super, typowe półtorej godziny czekania. Z samego rana na czczo, po prostu wszystko wspaniale. No i oczywiście nadeszła moja kolej. Więc oczywiście wtedy dość trochę nie lubiłem pobierania krwi. Teraz to wiadomo, stary sposób, czyli po prostu nie śpię dzień nocy i leżę jak, nie wiem, jak martwa krowa na fotelu. Tylko trzeba mnie odsucać, żeby w ogóle krew mi płynęła z żyły. Oj, dmuchnę mikrofon. Fuck that! Dobra, opowiadamy dalej. No więc siadam elegancko, siadam. Oczywiście pielęgniarka taka jak zwykle, czyli oczywiście ta pielęgniarka z tych mniej wykształconych, czyli przysadzista, gruba baba. Nie wiem, twarz miała jak tylnia część świni i po prostu, typowa, taka stereotypowa pielęgniarka. Taka z tych mniej wykształconych. No i elegancko siadam, ona wiadomo spina mi rączkę. Ja wiadomo, że lekko ten nabuzowany, już tak lekko, bo to była taka duża przerwa między ostatnim pobieraniem krwi, a dość aktualnym. No i sobie elegancko siadam, rękę mam już spiętą tą gumeczką, której wszyscy nienawidzą. I myślę, ach spoko, czas na pobieranie krwi. Oczywiście ta pani już miała gotową tą swoją uroczą strzykaweczkę i buteleczki. No i podchodzi, dobra, zaczęło się. Zaczyna pobierać krew. No i okej. Okay. Wbiła igłę. Oczywiście na wszystko patrzyłem. Wbiła igłę. I nagle pstryk! Igła złamała się w połowie. Oj, taka urocza mała, taka tam przygoda. Złamała się w połowie. Oczywiście z tej małej igłeczki leci sobie elegancko krew. Takim malutkim, słodkim strumyczkiem. Pani oczywiście ma twarz niczym Terminator, którą nadepnął ktoś na odcisk. Ale co tam? Oczywiście reakcja pani, ja patrzę, no spoko, leci mi sobie fontanna krwi z małej igiełki. Wygląda to dość kreskówkowo. No i cóż, pani oczywiście zadowolona, widząc tą zaistniałą sytuację, powiedziała: do cholery, czemu złamałeś igłę? I wyciągnęła swoje mroczne buteleczki, które wcześniej powinny być zapełnione krwią. Otworzyła i cóż, i sobie elegancko odlewa. Czyli po prostu mamy sobie taką igiełeczkę. Ona jakby tak, ta sobie tam leci z takim siurkiem krew. I po prostu zapełnia kilka jakby takich małtkich jakby bukłaczków ty taki na krew, zapełnia oczywiście krwią. No i spoko. Tak patrzę, jedna buteleczka, druga buteleczka, trzecia buteleczka. No spoko, no. Dość dziwna sytuacja, po prostu sobie odlewa jak drink, co ja nie byłem żadną sokowirówką. No i czwarta buteleczka. Okej, okay, sprawa załatwiona, krew, nie, obowiązek spełniony, krew wyssana z dziecka. No i spoko, i trzeba oczywiście jakoś przerwać ten nieszczęsny krwotok i wyrwać tą nieszczęsną igiełeczkę. No spoko, więc schyliła się ku takiej dziwnej szafeczce, którą miała obok. Wyciągnęła takie zwykłe, totalnie zwykłe, jak to się nazywały, tak specjalistycznie, kombinerki. Ej, spoko, po prostu chwyta igłę. Wyszarpuje, każe mi tradycyjnie przemywa, raz tak przeciera tym takim jakimś śmierdzącym alkoholem gównem. Wacik, każe zabrać rękę, no i spokoj, wychodzę elegancko. Oczywiście cały czas patrzyłem, jak tam urosza sobie ta krew, tak ciurkiem tak wypływa. I przyznam, że dziwnie się poczułem, więc elegancko poszedłem do kibelka. No i co zrobiłem? Zżygałem się własną śliną do zlewu. No cóż, przyznajmy, że patrzenie na to, jak krew tryska z naszego własnego ramienia, nie jest przyjemne. Ale przyznam, że żganie własną śliną do zlewu
wyglądało typowo jak w każdym filmie, jak nie wiem, jak ktoś siedzi i patrzy, o, rozpołowiony korpus, i wtedy tak sobie, żyga. Tak na szybko, tak jakby niczym. I to wyglądało dość podobnie, że jak ktoś zobaczy, nie wiem, rozpołowiony korpus ludzki na asfalcie, to se żyga. To było u mnie mniej więcej podobnie, czyli patrzyłem, znaczy, patrzyłem jak leci, no i po prostu kiedyś wszystko skończyło, elegancko puściłem pawia do zlewu. Ale cóż, no i tak to się ta urocza historia skończyła. Jakoś tak sprawiła, że byłem troszkę dziwniejszy później niż zwykle, ale zawsze jakaś tam przygoda godna opowiedzenia. No i cóż, i to jest mój czysty ała. Walnąłem się w palec, co też było interesujące. Więc oto była moja urocza historia z życia, co idealnie pasuje do audiologów, więc to chyba już chyba tyle. Mam nadzieję, że było ciekawie, mam nadzieję, że moje historie życia są w miarę ciekawe i zobaczymy, czy też uda mi się kiedyś opowiedzieć inne moje dziwne historie z życia. No to do zobaczenia w następnym audiologu, oczywiście audiologowym, mono, nie różnotematycznym, w końcu to jest audiolog. No dobra, no to paputki, siema i bójcie się tłustych, głupich pielęgniarek ze słabymi igłami.